Dzień dobry Państwu, Emilia Wierzbicki, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w ten bardzo ciepły i wręcz można powiedzieć gorący dzień w Warszawie. Za chwilę nasz pierwszy gość, a jest nim pan Mateusz Wyrwich, Tygodnik Niedziela. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie panie redaktorze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie redaktorze, zaczniemy od relacji, które przed chwilą widzieli nasi widzowie na antenie telewizji Republika. To jest oczywiście protest rolników w Sejmie, strajk głodowy, który trwa już od blisko tygodnia. I apele do premiera Donalda Tuska, aby spotkał się z rolnikami, aby porozmawiał na temat Zielonego Ładu, na temat kwestii nadmiernego importu produktów rolno-spożywczych z Ukrainy. Do tego nie doszło, mimo że przypominamy, że część rolników musiała udać się do szpitala. Także dzisiaj najprawdopodobniej już za kilka minut o godzinie 12:30 rolnicy opuszczą Sejm i tam na zewnątrz najprawdopodobniej będą czekać na nich karetki pogodowe, pracownicy medyczni, którzy będą musieli udzielić im pomocy. Tak jak powiedziałam, premier Donald Tusk nie spotkał się z rolnikami. Powiem więcej, życzył im wczoraj po prostu zdrowia. Dziś prezydent Andrzej Duda, który był obecny w Sejmie podczas debaty na temat bezpieczeństwa Polski, spotkał się z rolnikami, rozmawiał z nimi na temat Zielonego Ładu. Panie redaktorze, pytanie, jak pan ocenia tę postawę i czy właściwie spodziewał się pan tego, co się wydarzyło, że Donald Tusk po prostu zignoruje sprawę, zignoruje kwestię zdrowia, no i dodatkowo tutaj skierował te, no, dla niektórych, mówiąc wprost, bezczelne po prostu życzenia i z rolnikami się nie spotka. Czy myślał pan, że jednak premier, no nie wiem, być może podczas kampanii wyborczej, jeszcze przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, postanowi wykonać jakiś ruch, jakiś gest w kierunku strajkujących, no i przede wszystkim głodujących rolników? Proszę pani, przede wszystkim trzeba być odważnym człowiekiem, a na pewno nie być tchórzem, jak to zaprezentował Donald Tusk. To jedno. Dwa. Zapowiedział po prostu, że nie będzie. No, kiedyś było Niliz ja, w Moskwie mówiono, a teraz mówi się nein. Po prostu Berlin nie zezwolił na coś takiego jak spotkanie. Ja myślę, że ten człowiek, który, jak wielokrotnie tutaj już mówiłem, ten rząd to jest delegatura niemieckiego czy brukselskiego rządu w Polsce, po prostu wykonuje to, co mu każą i zdaje się, nie ma nawet chyba odstępstwa od tego, czy będzie dzisiaj pił herbatę czy kawę. Tak to mniej więcej wygląda. W związku z tym, tak jak zapowiedział, że zignoruje, powiedział, że to nie jest żadna reprezentacja. Dla niego reprezentacją także nie są ci, którzy masowo strajkowali, wielokrotnie zresztą. No, stwierdzono zarówno w Brukseli, jak i w Berlinie, zresztą kiedy strajkowali rolnicy w Europie, czy to w Brukseli, czy w Berlinie, czy w Holandii, czy w Hiszpanii, no w każdym razie ten strajk rozlał się i po prostu to było ignorowane i będzie ignorowane, dopóki po prostu ci rolnicy nie wezmą za kaczy kuper, mówiąc nieelegancko albo inaczej, za głowę tych urzędników i nie zmuszą ich do tego, by po prostu zmienili ten bieg wydarzeń związany z tym szalonym Zielonym Ładem, jakimś idiotycznym, wymyślonym. Z jednej strony idiotycznym, a z drugiej strony nie, bo on ma bardzo, ale to bardzo określoną, moim zdaniem, poetykę, ten Zielony Ład, polegającą na tym, że po prostu chodzi o doprowadzenie ludzi do ubóstwa i przyporządkowanie po prostu tejże władzy. Komunizm właśnie działał w identyczny sposób, nie dając oczywiście ludziom produktów, nie dając zarobków, mimo że ludzie szalenie dużo pracowali i produkowali, a tutaj będzie to samo, tylko po prostu w inny sposób przeprowadzone. Będziesz widział to wszystko na półkach, ale nie będzie cię stać, bo będziesz musiał zapłacić za Zielony Ład. Proszę zwrócić uwagę, teraz dzisiaj Kosiniak-Kamysz mówił o bezpieczeństwie państwa. Moim zdaniem to bezpieczeństwo państwa to przede wszystkim odrzucenie Zielonego Ładu. Dlaczego? Dlatego, że po prostu człowiek nie może się czuć w jakichś kleszczach opresji takiego właśnie Zielonego Ładu, nie może się czuć bezpieczny w momencie, kiedy nakładają na niego różnego rodzaju podatki, bo to będą podatki 200-300 tysięcy złotych. Obywatel będzie musiał wkładać, żeby po prostu ocieplić drzwi, okna, etc. Generalnie rzecz biorąc, wyłożyć pieniądze na ocieplenie. Bzdurne.
czy po prostu no, ludzie, którzy mieszkają w spółdzielniach, nie będą mieli nic do powiedzenia kompletnie, albo będziesz chciał mieszkać i będziesz płacił, powiedzmy sobie, za mieszkanie jedno- czy dwupokojowe 2000 zł, albo cię wyrzucimy. Proste, panie redaktorze, jasne. Powiedział pan, nazwał to pan szaleństwem, które powinno się skończyć. Pytanie, kiedy, czy zmiana sił w Parlamencie Europejskim, ponieważ przypominamy, że wybory już 9 czerwca, wybory do Parlamentu Europejskiego, czy zmiana sił właśnie przyniesie zmianę między innymi w kwestiach Zielonego Ładu, który przecież odbija się na życiu nas wszystkich. Ja sobie przypominam konwencję Prawa i Sprawiedliwości całkiem niedawno, około 2 tygodnie temu, przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, i tam prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił, że siły konserwatywne zwyciężą. Czy pana zdaniem to było, czy pana zdaniem to była opinia zbyt optymistyczna, czy jest na to szansa? Myślę, że zbyt optymistyczna. Dlaczego? Dlatego, że w tej chwili oczywiście to jeszcze nie dociera do świadomości społecznej w Polsce na pewno, na ile ceny prądu i generalnie rzecz biorąc energii zostaną podniesione, na ile uderzy to po prostu w społeczeństwa polskie. No, trzeba jeszcze pamiętać o tym, że no, nie dokona się ta refleksja wśród ludzi, którzy po prostu mieszkają w Niemczech, Holandii, Francji, w Szwajcarii, nie wiem, no, w krajach europejskich bogatych generalnie rzecz biorąc. To ich tak bardzo nie dotknie, aczkolwiek jak już widzimy, niektórzy obywatele Niemiec czy Holandii muszą rezygnować z mieszkań, ponieważ są te mieszkania zbyt dla nich drogie. To jedno. I myślę, że niestety, ale w tych wyborach parlamentarnych partie konserwatywne aż tak bardzo nie zmienią no, tej większości konserwatywnej. To jest jeden powód. Drugi powód. Uważam, że trzeba, ale to bardzo uważać na ręce liczących głosy, ponieważ jak mówił Stalin czy Lenin wcześniej, nieważne jest, kto głosuje, ważne jest, kto liczy. I to będzie szalenie ważne. To jedno. Dwa. Także ilość ludzi, którzy przyjdą do głosowania, jest szalenie istotna. I trzeba mieć świadomość, że po prostu to jest bardzo, ale to bardzo zależne od tego, od naszego głosu, jak nasza rzeczywistość w najbliższych 5 latach będzie wyglądała. Czy będziemy duszeni, tłamszeni tą, czy to propagandą, czy finansami, tak jak robił to kiedyś komunizm, nie płacąc ludziom i nie dając produktów, a teraz płacąc, ale po prostu okładając ogromnymi podatkami. Panie redaktorze, zobaczmy jeszcze krótki filmik. To była tak zwana Noc Muzeów w Sejmie. Przypominamy, że wówczas trwał protest rolników, trwał strajk głodowy rolników, a niektórzy posłowie bawili się właśnie w ten sposób. O, i tutaj widzą państwo, myślę, że doskonale państwu znany poseł Józe Faciuk. I tutaj taka, no, taka rozrywka, taki rodzaj tańca. Często tego typu rozrywka pojawia się na weselach. Tutaj można się kręcić, robić sobie zdjęcia, bawić się, i właśnie tego typu zabawa miała miejsce w Sejmie podczas protestu głodowego rolników. No, w czasie, kiedy rolnicy potrzebowali pomocy, tak jak powiedziałam, jeden z nich potrzebował pomocy medycznej, już wcześniej udał się do szpitala, a w Sejmie no, zabawa trwała w najlepszy, jak pan to skomentuje. No wie pani, to jest to właśnie ta typowa kulturka bolszewicka, powiedziałbym, to oderwanie od rzeczywistości. Proszę pamiętać, że to są ci. W tych 50. podczas okupacji. Czy to mentalnymi spadkobiercami, czy wręcz do. Po prostu ignorują to, co się dzieje. Dla nich to jest. Nie muszą nic. Jakąś grupę społeczną, i to jest dla nich ta zabawa.
Panie redaktorze, bardzo, bardzo dziękujemy za rozmowę. Tutaj drobne problemy techniczne na koniec naszej rozmowy się wkradły. Być może uda nam się jeszcze połączyć, ale to, co Państwo przed chwilą widzieli, to była Noc Muzeów. Ona w Warszawie miała miejsce i także w innych miejscach Polski w sobotę. I podczas, kiedy rolnicy strajkowali, kiedy no to był protest głodowy, to warto podkreślić, wówczas posłowie, tutaj też myślę, że bardzo, bardzo popularny, zwłaszcza wśród młodzieży, poseł Józef Aciuk tańczył i bawił się, robił sobie selfie, tańczył na takim podeście. To jest zabawa bardzo, bardzo, bardzo popularna obecnie, aktualnie, na przykład na weselach. No i myślę, że wesela to są odpowiednie miejsca tego typu zabawy, ale Sejm, w którym protestują rolnicy, drodzy Państwo, już niekoniecznie. Zresztą wnioski, no nie muszę tutaj mówić, wnioski można samemu wyciągnąć, oglądając ten filmik. Już za chwilę na naszej antenie Flash, czyli skrót najważniejszych informacji, a następnie wracamy z kolejną rozmową.